Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries. Nauczam, ponieważ obserwowałam, jak Boża moc przemienia moje życie. I On to samo zrobi dla Ciebie. Klucz znajduje się w Słowie Bożym. Nazywam się Joyce Meyer i wierzę, że Bóg uleczy wszystkie Twoje rany. Zaczynaliśmy służbę Joyce Meyer 35 lat temu. Nauczam słowo od 45 lat, ale przez pierwsze 5 prowadziłam domowe studia biblijne. Drugie 5 lat pracowałam w kościele. A potem Bóg powiedział, zabierz służbę na północ, południe, wschód i zachód. Dostawałam wiele potwierdzenia. Bóg prawie się na mnie wściekł, zanim w końcu zrobiłam, co mi kazał. Ale położył mi to na sercu. Powiedział, chcę, żebyś zrobiła 3 rzeczy, a jeśli je wykonasz, to pobłogosławię Twoją służbę. A dziś mówię Tobie, że jeśli zrobisz te 3 rzeczy, Twoje życie będzie błogosławione. Po pierwsze, powiedział, chcę, żebyś zawsze była doskonała we wszystkim, co robisz. Doskonałość nie jest ekstrawagancją. To nie jest perfekcjonizm. Oznacza robienie wszystkiego, co w Twojej mocy. Nie bycie przeciętnym. Przeciętność leży w połowie drogi między sukcesem a porażką. Biblia nie wspomina o przeciętnych ludziach. Nikt nie nadaje swojemu dziecku imienia Judasz. Wielu ludzi, których widzisz w Biblii, miało wybór i podjęli złą decyzję. A potem więcej już o nich nie słyszysz. Gehazi był jedną z takich osób. Więc chcę Cię zachęcić, żebyś cokolwiek robisz, robił to doskonale. Zwłaszcza wtedy, gdy nikt nie patrzy. Ponieważ Bóg zawsze patrzy, widzi wszystko. A świat, w którym żyjemy, nie jest doskonały. Staje się coraz bardziej rozlazły i przeciętny. Popełniamy błąd, jeśli oczekujemy, że ustanowi standardy. To my musimy wyznaczać standardy. Naród chrześcijański, ludzie wierzący muszą wyznaczać standardy. Więc jednym z naszych największych wyzwań jest dopilnowanie, żebyśmy nie stali się jak wszyscy inni, ale jak Jezus. Amen. Drugą rzeczą, którą powiedział, było bądź osobą prawą. Zawsze dotrzymuj słowa. W dzisiejszym świecie to zanika. Komu z Was zdarzyło się, że w dniu wolnym od pracy czekaliście na robotnika, który miał się pojawić, żeby coś naprawić, a on nie przyjechał i nawet nie zadał sobie trudu, żeby zadzwonić? I tak jest coraz częściej. Prawość to szczerość. To zawsze mówienie prawdy, wypełnianie obietnic, dotrzymywanie zobowiązań. I Bóg rzekł, pieniądze, które Ci powierzam, nigdy się z nimi nie baw, zawsze bądź uczciwa. Trzecią rzeczą, którą powiedział, było, trzymaj się z dala od konfliktów. Jeśli nie wiesz, czym jest konflikt, są to kłótnie, podziały, gorące spory i co najniebezpieczniejsze, postawa gniewu. To trochę tak, jak wtedy, gdy mówimy, kocham Cię miłością Pana, a myślimy, nie mogę Cię znieść. Posłużę się historią 10 dziewic jako przykładem ogromnych starań. Myślę, że możemy się z niej wiele nauczyć, jeśli skupimy uwagę. Ewangelia Mateusza 25, werset 1. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Myślę, dzisiaj powinniśmy zdecydować, którymi z nich będziemy.
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Nie postarały się. Zrobiły tylko to, co musiały zrobić, żeby sobie poradzić, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Wiesz, jeśli jedziesz do pracy 30 minut i wyjdziesz z domu pół godziny przed pracą, to zawsze się spóźnisz. Nie można robić wszystkiego w ostatniej chwili. Trzeba planować na wypadek rzeczy nieoczekiwanych. Amen. A ja jestem osobą, która nie lubi marnować czasu. Mam więc tendencję do czekania do ostatniej chwili, bo nie lubię docierać gdzieś wcześniej i nie mieć nic do roboty przez 10 minut. Ale Bóg i ja pracujemy nad tym. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Kupiły dodatkową oliwę, wydały na nią pieniądze. I zabrały ją na wypadek, gdyby była potrzebna. Tylko na wszelki wypadek. Cóż, śluby wtedy nie były takie jak teraz. Nie było na nie wyznaczonego czasu. Wszyscy byli na uczcie, a pan młody był w drodze, negocjując z ojcem panny młodej, jak to nazywali, cenę za pannę młodą. Czasami zajmowało mu dłużej niż innym, zanim dostał to, czego chciał. W tym przypadku trwało to do północy. Takiej północy wszyscy doświadczyliśmy w taki czy inny sposób, prawda? Jest napisane, że pan młody się opóźniał. Powiedzieć ci coś? Prawie wszystko trwa dłużej niż myślisz. Amen. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych, użyczcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Nie wiem, jak jest w waszym przypadku, ale tacy ludzie irytują. Może nie powinieneś się denerwować, gdy jesteś kaznodzieją, ale mnie irytują. Denerwuje mnie, gdy ludzie nie chcą nic robić. A potem, gdy mają problem, idą do bardziej rzetelnych ludzi po pomoc. Świat jest dziś pełen takich ludzi. Zawsze powtarzam, nie bądź zazdrosny o to, co ktoś ma, jeśli nie chcesz zrobić tego, co on zrobił, żeby to zdobyć. To dobra rada. Chciałabym mieć taką służbę jak Joyce. Kochanie, nie dostałam jej przez samo pobożne życzenie. Ta mała część, którą widzisz, to stanie za amboną, to nic w porównaniu do wszystkiego, co się z tym wiąże. Widzisz, uczyłam się wiele godzin, zanim tu przybyłam i znam to przesłanie na pamięć. I nigdy, przenigdy nie pojawiłabym się w miejscu, w którym nie wykonałam tego, co do mnie należy, bo właśnie za to jestem odpowiedzialna. Chcę dać ci to, co najlepsze. Nie chcę tylko zakładać, że skoro znam materiał, to wszystko pójdzie dobrze. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody, te, które były gotowe. Pozwólcie, że was spytam, czy jesteście gotowi? Gdyby Jezus dziś przyszedł, czy jesteś gotowy? Nie myślę, że będziesz miał czas na przygotowanie się. Musisz być gotowy. Jeśli diabeł postanowi zaatakować ciebie i twoją rodzinę, czy jesteś gotowy, żeby postawić go do pionu i pozostać niewzruszonym? Jeśli marzysz o służbie, czy wykorzystujesz ten czas na przygotowanie się do tego, co chcesz robić?
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Widzisz, nie chcesz czekać, aż drzwi się zamkną. Zastanawiam się, ile osób czekało, aż drzwi się zamkną i nie dostały pracy, o której marzyły, bo nie wypełniły swojej powinności. Albo pominięto ich przy awansie, bo choć chodzili do pracy, pracowali przeciętnie, a nie doskonale. Powiedziałam wczoraj wieczorem, że jeśli masz pracę i pracujesz od 8 do 17, zakładam, że masz zegar, którego używasz, to nie melduj się w niej o 8 i nie wychodź o 5. Wyjdź po 5, a przyjdź przed 8. Spytasz, dlaczego miałbym to zrobić? A dlaczego nie? Dlaczego nie dasz z siebie więcej? Jeśli stawisz się o 8, to nie będziesz na swoim stanowisku pracy o 8. Zanim weźmiesz kawę, powiesz wszystkim dzień dobry, zorganizujesz się, będzie 8:15, 8:20. Amen. Nie chcę być wredna, mówiąc to, ale Bóg musiał mnie nauczyć, że zachowując się w ten sposób, tak naprawdę kradniemy. Jest pewien wspaniały fragment Pisma Świętego, który wszyscy znamy. Nazywamy go złotą zasadą. Czyńcie innym to, co chcielibyście, aby oni wam czynili. Mój Boże, wszystkie nasze problemy by się rozwiązały, gdybyśmy tak postępowali, prawda? Bo gdyby to była twoja firma, nie chciałbyś, żeby ludzie tak robili. Więc gdy robimy to, czego chcielibyśmy od innych, to jesteśmy na dobrej drodze do doskonałości. Niektórzy nie oszczędzają na emeryturę. Wydają każdy grosz, który im wpadnie w ręce. A jeśli zaczniesz oszczędzać za młodu i będziesz odkładać tylko troszeczkę, to gdy będziesz starszy, zdejmie to z ciebie wielki ciężar. Mamy dwie kategorie ludzi. Inwestorów i hazardzistów. Możesz zdecydować, którym jesteś. Inwestor zawsze to robi i poświęca się z góry. I wie, że dzięki poświęceniu zarobi odsetki, a później będzie mu się powodziło. Czy ktokolwiek w tym budynku dba o przyszłość? Bo przyszłość nadejdzie. Amen. Zwlekanie jest złodziejem. Jutro postąpimy właściwie. Jutro. Jutro to niebezpieczne słowo. Gdy faraon doświadczał plag, była wśród nich plaga żab. Swoją drogą nie lubię żab. Ale były wszędzie. Żaby w łóżku, żaby w piekarniku, żaby na werandzie, żaby w szafie. Wszędzie były żaby. I Mojżesz rzekł do niego, będę się za ciebie modlił, a żaby odejdą. Powiedz mi, kiedy mam się modlić? A faraon odpowiedział, jutro. Zadam ci pytanie, gdyby twoje łóżko było pełne żab, czy czekałbyś do jutra, żeby się ich pozbyć? To całkiem ciekawa historia. Powiem tylko tyle. Nie śpi więcej z żabami. Więc mamy inwestorów, ludzi, którzy postępują słusznie. Wierzę w mądrość. Mam swoją własną definicję mądrości. To robienie teraz tego, z czego będziesz zadowolony później. Mądrość to uświęcony, zdrowy rozsądek.
a Jezus stał się dla nas mądrością. Od Boga. Każdy z nas ma w sobie mądrość. Nie musisz się nawet o nią modlić. Musisz się modlić o używanie mądrości, którą masz. Są też hazardziści, ludzie, którzy zawsze ryzykują, postępują źle i liczą, że w jakiś magiczny sposób osiągną właściwy wynik. Tych pięć głupich panien było hazardzistkami. Zakładały, że pan młody dotrze na miejsce na czas i będą miały dość oliwy. Nie planowały opóźnień, przestojów. Sądziły, że wszystko pójdzie po ich myśli. I zostały pominięte. I nie wiem jak ty, ale ja nie chcę zostać pominięta. Zrobię więc wszystko, co w mojej mocy, z myślą, że jeśli ja zrobię, co mogę, to Bóg zawsze uczyni to, czego ja nie mogę. Słyszycie? Jeśli robisz to, co możesz, to Bóg zawsze zrobi to, czego nie możesz. Jeśli chcesz mieć nowy dom, twój jest za mały, albo całe życie mieszkałeś w bloku, a masz gromadkę dzieci, jest ci naprawdę ciasno, to dbaj o czystość w obecnym. Nie zaśmiecaj swojego podwórka. Bądź doskonały w stosunku do starego auta, jeśli oczekujesz, że Bóg da ci nowe. Amen. Nie zostawiaj ubrań w nieładzie, żeby następnego ranka je założyć i wyjść w takim stanie. Prawdę mówiąc, nie powinniśmy marnować czasu w kościele na mówienie ludziom o tym, ale to robimy. Drogie panie, kocham was. Ale proszę, zwróćcie uwagę na to, jak się ubieracie. Nikt nie musi zaglądać do twojej koszuli i pod spódnicę. Bóg nie powołał cię, żebyś była pokusą. Spójrz na siebie w lustrze, zanim wyjdziesz. Poświęć na to chwilę. Masz jedno życie do przeżycia i jedno życie do oddania i chcę cię zapytać, czemu je poświęcisz? Proszę, 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 żyj tak, byś na łożu śmierci nie musiał niczego żałować. Nie ma nic gorszego niż złe samopoczucie z powodu złych decyzji, na których zmianę jest już za późno. Więc chcę wam powiedzieć, że jeśli Bóg kontaktuje się z wami w jakiejś sprawie, z kim Bóg kontaktuje się właśnie teraz? Dobrze. Nie odkładajcie tego. Nie bądźcie jak faraon, nie spędzajcie kolejnej nocy z żabami. Zajmijcie się teraz tym, do czego przekonuje was Bóg. Wiecie dlaczego? Bo on nie zmieni zdania. Nie myśl, że odwleczesz decyzję Boga. To tak nie działa. Leniwi mogą chodzić do pracy, ale nigdy nie wykonają doskonałej pracy i nie dostaną awansu. Wciąż narzekają na wszystko, co jest nie tak w pracy i społeczeństwie, ale nie kiwną palcem, żeby cokolwiek zmienić. Ich ulubione stwierdzenie to: oni muszą to naprawić. Zastanawiałeś się kiedyś, kim są ci oni? My jesteśmy oni. Spróbuj sam rozwiązać własne problemy, zamiast oczekiwać, że inni to zrobią. Oni. W Ewangelii Jana 5, w pierwszych 8 wersetach, jest historia, którą często wykorzystuję w kazaniach. Mój mąż jest pewnie tak zmęczony słuchaniem tego, że ma ochotę krzyczeć. Z tej historii można się wiele nauczyć. Jeśli sobie współczujesz, przygotuj się na wstrząs. Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesda.
zaopatrzona w 5 krużganków. Były to werandy. Wyobraźcie to sobie, jest duży basen z wodą i jest tam weranda, 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 weranda. A na tych werandach leżą ludzie niepełnosprawni, kalecy, niewidomi, sparaliżowani. Potrzebują cudu. A działało to tak, że raz w roku, tylko raz w roku, przychodził anioł i poruszał wodę, a kto pierwszy wszedł do wody, doświadczał cudu. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego, i to jest bardzo ciekawe, zapytał tego człowieka, czy chcesz stać się zdrowym? Co to za pytanie? Oczywiście, że chcę wyzdrowieć, przecież po to tu leżę. Ale Jezus tak naprawdę miał na myśli, czy jesteś gotów zrobić wszystko, co musisz, aby wyzdrowieć? Więc spytam was o coś. Kto z was chce zmian w waszym życiu? Czy jesteś gotowy zrobić wszystko, co musisz, aby nastąpiły, czy tylko siedzisz biernie i modlisz się, żeby Bóg uczynił cud? A czy modlitwa nie działa? Oczywiście, że działa, ale jesteśmy partnerami Boga i zawsze mamy swoją rolę, a Bóg ma swoją rolę. On nie wykona naszego zadania, a my nie wykonamy jego. Przez większość czasu, kiedy się modlisz, On ci pokaże, w czym tkwi problem. Bóg pokaże ci, w czym tkwi problem, jeśli zechcesz. Byłbyś zdumiony. Każdy chrześcijanin byłby zdumiony, gdyby zaczął robić to, co Bóg mu każe. Tym, jak zmieniłoby się jego życie. Teraz myślę o tym mężczyźnie. Czy chcesz stać się zdrowy? Nie zapomnijcie o tym. Czy naprawdę chcecie wyzdrowieć? Czy naprawdę chcecie zmian, o których mówicie? Czy jesteście gotowi zrobić, co do was należy? Odpowiedział mu chory. Panie, teraz zobaczycie jego faktyczny problem. Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Biedaczysko. Największą wadą niektórych ludzi jest to, że cały czas tylko użalają się nad sobą. I ja przez lata użalałam się nad sobą, bo mój ojciec wykorzystywał mnie seksualnie. Myślałam, gdyby to mnie nie spotkało, miałabym dobre życie. Coś ci wyjaśnię. Bez względu na to, co cię spotkało, możesz mieć wspaniałe życie. Kiedy Bóg mówi, że nie ma względu na osoby, to właśnie to ma na myśli. A Biblia jest dla każdego, kto uwierzy. Możesz mieć wszystko, o czym mówi Biblia, ale możesz być pełen żalu lub mocy. Nie możesz być jednym i drugim. Może pomyślisz, nie masz pojęcia, przez co przechodzę, mam powód do żalu, ale próbuję ci powiedzieć, że to nic nie daje. Możesz litować się nad sobą, dopóki nie przyjdzie Jezus i rozdrapywać swój problem, ale to ci nie pomoże. Co ci to da? Nic dobrego. Marnujesz czas. Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki. Widzicie? Tego właśnie chcemy. Chcemy, żeby ktoś przyszedł? I możesz się za mnie pomodlić, Joyce? Pomódl się, aby ten problem zniknął, a zniknie. Właśnie to powiedział Jezus temu mężczyźnie. Rozumiecie? Rzekł do niego Jezus, co? Wstań, wykrzyknik, weź swoje łoże i chodź. Podoba mi się, że powiedział też, posprzątaj swój bałagan. Zabierz to.
Może ktoś z was jechał tu dziś 45 minut tylko po to, żeby usłyszeć, jak mówię, wstań. Przestań się nad sobą użalać. Wstań i rób swoje. Nic ci się nie należy. Powiem to jeszcze raz. Nic ci się nie należy. Zasługujemy na śmierć i pójście do piekła. Ale Bóg nam przebaczył, okazał miłosierdzie i z góry ułożył dobry plan na nasze życie. Biblia mówi, że możesz chodzić w nim. Bóg przygotował dobry plan i musimy chodzić w nim. Bóg da ci łaskę, przyda ci energii, uzdolni cię, ale On nie zrobi tego za ciebie. Wstań! Mamy nadzieję, że podobał ci się program. Więcej informacji na naszej stronie i mediach społecznościowych. Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries.